mając chyba 10 lat w Grodzisku Mazowieckim na stacji benzynowej, widzieliśmy z bratem Maserati takie granatowe. Więc jakiś trójząb na samochodzie, nie wiem co to jest w ogóle za auto, i podchodzimy z bratem do gościa, to siedział sobie w drzwiach otwartych, pytam się, przepraszam, proszę pana, co to za samochód? A on mówi, nie dotykajcie go, no nie, bo ubrudzicie. I tak powiedział, on mówi, no za cham, nie? Dzieci to się interesują tym autem, to ja zapraszam sobie, wejdźcie, wsiądźcie, odpalcie silnik, porobcie sobie zdjęcie, no wszystko. Bo mi, oni tego auta nie zjedzą i mi go nie zabraknie, tak? No jak mam i mogę komuś pokazać się podzielić, tak najbardziej chcę. No mnie to nic nie kosztuje, a komuś sprawię frajdę i nie zabiję w nim pasji.